Witam Was bardzo gorąco w kolejnym osiągnięciu w Hearts of Iron 4. Grałem Hiszpanią i nie sądziłem, że wyłączenie celów historycznych tak bardzo urozmaici mi rozgrywkę. Walczyłem sam przeciwko 5 majorom, ale to zresztą zobaczycie tutaj w odcinku, jak mi to poszło. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej osiągnięć na kanale, zostawcie lajka, jeżeli ktoś nie subuje, zachęcam do subskrypcji, a na eneba.com masz 3% taniej z kodem KRL. Okej, mamy tutaj Hiszpanię, oczywiście wielką, potężną, niepodległą, nieśmiertelną, tak? No i będziemy starali się zrobić osiągnięcie takie jako burbońska Hiszpania. Trzymaj wszystkie francuskie i hiszpańskie kory. To jest pierwsze osiągnięcie i będziemy się starali zdobyć Gibraltar, czyli no praktycznie pokonać aliantów, no bo tutaj misji ze szpiegami to nie będę robił. No i tylko jak ja mam doprowadzić Bourbonów do władzy, to ja nie mam zielonego pojęcia. Przewaga Komunion, Zjednoczenie Frontu Narodowego, Dominacja Falangi. Chyba tutaj są Bourboni gdzieś, nie? Druga Republika. Dobra, mam. Dzięki Bogu mogą sobie tutaj wyszukać. No i teraz co? Zaczynamy po prostu raszować jak najszybciej wszystko. Nie wiem, gdzie ja będę miał terytorium. Po prostu wybuduję fabrykę, nie wiem, tutaj, jeżeli się da. I zaczynamy, nie? Okej, rebelia działa nieśpiesznie. Nasze plany są gotowe, możemy rozpocząć przewrót. Okej, wspaniale, ale co dalej? W sensie działamy, czy nie? Hiszpańska wojna domowa. Udało się. Którą w imię Boga, ojczyzny i króla wygramy. I po prostu nie będę tutaj puszował, nie będę tu kompletnie nic robił. I poczekamy na bunt karlistów, tak? Żeby wyskoczyli. Więc luz. Przygotowanie powstania karlistów. Przywództwo, wojna na północy, ożywienie ducha wojen, zjednoczenie, kontakty jakieś. Wydarzenie Union Militar. Dobra, dalej robimy te cele i nic nie robię. Nic nie robię kompletnie, nie? Po prostu się bronię. I tyle. Okej, 80 dni mi zostało. 69 dni do wojny w sumie mi zostało. Śmieszne, nie? I teraz się po prostu postaramy jeszcze jakkolwiek te tereny pozabezpieczać. Ty, widzę, że oni ich tu okrążyli od supplysów. Spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ja czekam jeszcze na atak karlistów, nie? To będzie niezła wojna, moi drodzy. To będzie niezły pojedynek, nie? Naprawdę. Cel został narodowy pominięty. Naciski faszystów. Bum, bum. Okej. I wyskoczyliśmy karlistami. Ej, naprawdę? Ale dostałem kozacki teren, nie? Naprawdę. Miałem mieć Barcelonę, miałem mieć wszystko, a z tego, co widzę, to no nie zapowiada się zbyt dobrze. Oj, oj, oj. No to tu się robi troszeczkę problem. O, mój dowódca zniknął. A nie. Ty, dlaczego ty nie masz brak dowódcy? Co jest? O co tutaj chodzi? Dobra, panowie, uspokójcie się. Obstawcie froncik, fajnie. Stójcie. Nie wiem, mój dowódca ma perki na niewidzialność, więc no zobaczymy, nie? 25 siły mam, 25 ludzi mam w polu, wspaniale, muszę przyznać. Zero fabryk, zero manpowera, no powiem wam, wspaniale się gra karlistami jak na razie, jest naprawdę świetnie. Super sprawa, nie? Szczególnie gdy tu jednostki wroga nie mają sprzętu, a tu mają, nie? Prawie pełne. To jest zastanawiające, nie? Jeszcze nie mają atryszy w tych prowincjach okrążonych, tu jest w ogóle jakiś hit. Się dzieje, nie? No to chyba to będzie po karlistach moich pięknych, potężnych. Spróbujemy wejść na Bilbao, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj się odbili w ogóle. Ja w ogóle dowódcy tu nie mam, dlaczego? Dlaczego nie mogę tego gościa... Patrz, ja go daję i chcę mu perka przydzielić czy coś. A ten już działa. A ten nie działa. Ty, to fajnego sobie dowódcę wybrałem. Naprawdę kozak, nie? To jest praktycznie moja jedyna taktyka na Hiszpanię. Dopóki nie będę miał manpowera, to stać i wciskać last stand, żeby te dywizje miały, nie wiem, 700 obrony, nie? I nie było w stanie się ich po prostu ruszyć. I tyle. To jest chyba jedyna logiczna rzecz, którą teraz mogę robić. Czyli po prostu w kółko odpalać last standa, nie? Tak naprawdę. Ty, Hiszpani się wypalili! Oni też nie mają manpowera i equipmentu. To jest mój moment. To jest moja chwila prawdy, nie? To jest moja chwila prawdy. Panowie, to jest mój moment. Wpieriot! Do ataku! Do ataku! To musi być zwycięstwo. Zwycięstwo wielkiej karlistycznej Hiszpanii. Wygramy to. Podnieś prawo poboru. Włochy podział wojny Jugosławii. Wspaniale. Podnosimy prawo poboru. Dobra, i teraz cały czas po prostu siedzę i last standzik. Super. A chłopaczki nabijają perki, nie? I levele. Ten już ma 5. level. I damy mu zmasowany ostrzał artylerii. Proszę bardzo. Łatwo. Już się ekspią generałowie. Oni w wojnie stracili 500 tysięcy ludzi. O mój... Naprawdę dużo. Trochę dużo, nie? Nie żeby coś. Ah, here we go again. Teraz na spokojnie. Te dwie prowincje dostanę w wojnie, Burgos i Navarre, z tego co widzę, więc warto by było zawalczyć tutaj o Bilbao, żeby to przeszło dla tych, nie? Dla karlistów przecież. Takie mam wrażenie. Dobra, wojna strzeliła po raz drugi. Tym razem przyjmę pomoc Niemców i tych. Dobra, i po prostu poczekamy, niech oni się tu wypalą, nie? I tyle. No i będziemy czekać na te karlistowskie bunty. No i super, północ mamy zabezpieczoną, na południu robimy nic. Anarchiści tutaj robią wielką zadymę, no i super. Wyskoczyli nasi, czyli karlistami teraz jesteśmy.
Tu się wszystko pozrobiło. Zróbmy na przykład wojnę na północy na razie. Moje dywizje. Ile mam wojska? 32 dywizje, nie? Czyli to w ogóle linia frontu nie działa? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Stary, idź tu. Boże, wolna droga na Madryt. Czy ja bym dał radę was skapitulować? Czekaj, Madryt zajęty. La Coruna, oj. Boże, ja nie wiem, co tu się dzieje na tym froncie. To jest tak rozdziabana mapa, że naprawdę nie wiem, co jest gdzie, nie? Nie wiem, kto tu kapituluje, kto tu nie kapituluje, naprawdę. O co tu chodzi w tej grze? Dobra, ktoś wygrał. Druga Republika pokonana. Ale czynimy postępy. Po serii nierawnych porażek militarnych, okej, udało nam się tu zwyciężyć co nieco. Dobra, jedną Republikę udało mi się wygrać. Wygryźć, nie? Nie wiem, no ja ich nie przełamę. Ja nie przełamę południa i nie przełamę północy. Co tu się w ogóle dzieje, ty? Trzeba to inaczej zrobić. Weź to, wycofaj i zrobisz tak. Wszyscy spieprzacie stąd, nie? Odpuszczam północ, siądziemy sobie tutaj. Dobra, wyrównane linie frontu. I teraz po prostu spróbujemy ich tak wyczekać, nie? Tylko i wyłącznie wyczekać. Zobaczymy. No nie będę ukrywał, jest cholernie ciężko, nie? Ale liczę na to, że po prostu, nie wiem. Ty, bo oni nie mają kompletnie organizacji ani nic, nie? Nie żeby coś, ale to tak dziwnie wygląda, bo oni nie mają kompletnie organizacji, moi przeciwnicy. Ty, oni chyba na inny front poszli. Dobra, czekaj, rozlejemy się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu. Czekaj, jakbyś tu poszedł i tu. Czekaj, bo to może, to jest może moja chwila prawdy. To jest może ten moment, właśnie. To jest może moja chwila prawdy. Moi drodzy, chyba wychodzi na to, że jednak jesteśmy chyba szefem tej siłowni, nie? Z tego co widzę. Sympatyzuje z hiszpańskimi nacjonalistami. Portugalia może dołączyć do hiszpańskiej wojny domowej. Ty, to fajna sprawa, nie? Tego mi było trzeba, że tak powiem. Naprawdę, brakowało mi tutaj dołączenia Portugalii, nie? Super sprawa, świetna zabawa, nie? Dobra, jak na razie z tego co widzę, to udało mi się mniej więcej tutaj pokonać jakkolwiek na froncie, by to nie brzmiało, moich przeciwników. I staramy się tutaj coś osiągnąć, ale wątpię, że nam się coś uda takiego długofalowego zrobić. Dalej robimy te cele dzikie. Może one coś dadzą, nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Włochów to raczej się nawet nie będę modlił, że uda mi się ich po prostu zdobyć. No i na razie czekamy dalej. Jezus, jaki pojedynek normalnie. Ta hiszpańska wojna domowa to jest jakiś, jakby wam to powiedzieć, taki kurde battle royale, nie? I to taki naprawdę mocny. Ty, no i wygląda na to, że my się naprawdę budzimy teraz ze snu, nie? Ty, dobrze jest. Klęska falangi. Sił falangistów poddały się masowo po zdobyciu ich ostatniego bastionu. Świetnie. Złapaliśmy to, nie? Teraz została nam wojna z samymi komuchami. W sensie anarchistami, nie? Sami anarchiści mi zostali do pokonania. Więc chyba w porządku. Chyba dobrze. Dobra, boom. No muszę iść za ciosem, nie? Nie mam już wyboru. Muszę iść tutaj za ciosem. Jak uda mi się jedną dywizję zepchnąć, to muszę już iść za ciosem, nie? W sensie wiecie, o co chodzi. Muszę wchodzić coraz dalej. Dobra, ale mi dywizji braknie. Dobra, gotowi jesteście? A puszczę plan, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Dobra, oni oczywiście nudziarze odpalili last standa. Poczekamy, aż zejdzie. Dobra, zejdzie last stand. Dobra, zszedł i teraz puszczamy plan. Czy to zadziała? Wątpię. Znowu kolejny last stand wszedł, nie? Te last standy to będą do usranej śmierci oni robili. 1000 karabinów mi brakuje. Force attack odpalam. Dobra, złapcie organizację. Force attack odpalam panom i puszczam was. Mi mogą oni last standować, to raczej nic nie da, bo mam teraz przewagę 3 do 1 na froncie w niektórych miejscach, więc prędzej czy później powinienem ich puszować, nie? Dobra, trzeba zająć się odbudową teraz tutaj mojej pięknej, potężnej, nieśmiertelnej, że tak powiem, Hiszpanii, nie? Zrobimy mobilizację tłumów i kolek tutaj fanatyzm możemy zrobić, bo będzie trzeba odbudować tą Hiszpanię po wojnie, nie? Zobaczymy. No i dziękuję. Walencja zajęta i udało się wygrać, nie? No i teraz staramy się odbudować, o Boże kochany, po wojnie domowej. Dobrze, kto to jest? Xawery będzie naszym nowym królem? Czy musimy zachować ciągłość dynastii? Naszym królem będzie Alfons. Kogo bierzemy? To jest przywrócenie monarchii, likwidacja męża Maquis, czy dyktator na całe życie? Co będzie lepsze? Czekajcie. Dobra, wybiorę Alfonsa, niech będzie Alfons. Z Xawerego mam cele na atak Francji. Dobra, to bierzemy Alfonsa, bo to i tak są obrazki, więc... Okej, czas się odbudować po wojnie domowej. Czas się, moi kochani, odbudować. Ty, widzę, że neutralni wygrywają tutaj, że tak powiem, z faszystowskim rządem. Czy warto było wjechać w neutralnych? Oj, chyba tak. Oj, tak, tak, byczku. Oj, tak, tak, byczku. Chyba byłoby warto wejść w Lizbonę, wiesz? Instrukciones instrukciones, ale Lizbones jest mojes. Coś mi się tak wydaje. Fajnie było ich zdobyć. Ej, co się stało? Ja robię odbudowę Unii Iberyjskiej, a błękitna Portugalia wypowiedziała mi wojnę, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Dobra, wzmocnijmy Imperium. W sensie, nie wiem dlaczego błękitna Portugalia postanowiła mi wypowiedzieć wojnę, nie? Jak dziwnie by to nie brzmiało, no to tak zrobiła właśnie. I co, i teraz ja będę takim chłopcem na posyłki, że po prostu wygram wojnę dla tej drugiej Portugalii, tak? A, no to wspaniale, nie? Fajna sprawa, fajna. Można powiedzieć, że o... Portugalia, wydarzenie Unia Iberyjska. Dobra, wzmocnię sobie Imperium, zaczynam z niej poprawiać relacje. Może i niech zaczną po prostu czuć powiew po prostu hiszpańskiego smoka na swoim gardle.
Nie, Boże, to jest chyba najgorszy sen, jaki mógł się spełnić. Czajcie, że do osi dołączyła Japonia, która ma marionetkę z Rosji zrobioną? O Jezus! O Jezus! O, atak miażdżycy chyba. Dobra, odbudowa Unii Iberyjskiej, co? Udało się? Unia Iberyjska, Portugalia się nie zgodziła. No to co? I teraz Portugalia dołącza do osi i mogę zaczynać od zera, albo do aliantów. Mhm. Dobra, Portugalia pada. Oni bardzo chcieli u mnie zostać w Unii. Pyk, pyk. No i subcio. Bardzo się cieszę, że do mnie dołączyli. Teraz może to głupio zabrzmi, ale zrobię cel, który daje 60 siły politycznej, bo muszę korować całą Hiszpanię. Niestety. Spróbujemy YOLO. Spróbujemy wypowiedzieć wojnę Francji i może uda mi się dołączyć do aliantów i może uda mi się po prostu, jakby to powiedzieć, coś zrobić, nie? Ciekawego tutaj. Zobaczymy. Może alianci przyślą do mnie wojsko, żeby mnie chronić ze strony na przykład Gibraltaru, bo będziemy mieli wspólnego wroga. No chyba, że padnę, nie? Bo to będę i tak restartował, no bo to jest patologia, nie? Naprawdę. Bo żeby posiadać całą Francję, to ja muszę Japonię skapitulować. Więc to jest cringe, nie? Total. Extreme. Ale widzę, że może na... Nie wiem, może na morzu by dominowali jakoś? Nie mam pojęcia. Nie wiem, zobaczymy. Francuzów na razie nie ma na granicy. Może warto było trochę terenów zdobyć. 18 tysięcy karabinów mam, więc jest okej. Dobra, 70? Jest. Mam. Dobra, jest. Przejęcie francuskiego tronu. Wypowiadam wojnę, nie? Pyk. Osi od razu. Dołączam do aliantów. Dołączam tutaj wszędzie. Benz, benz, benz. Okej. No i atakujemy po prostu Francję samą na razie. Aha. No i na razie nie mam jakich celi nawet robić ciekawych. Po prostu wchodzę do Francji. A mam wojnę z całą Rzeszą. Są... Ty! Alianci tu są! Ty, a może z Gibraltaru przyjdą moi koledzy? Tak! Alianci może by tutaj do Gibraltaru, do Afryki przyszli, to było super. Z tego co widzę, to zdobędziemy całą Francję, ale ja jej nie będę w stanie zatrzymać. Niestety. Ponieważ z tego co widzę, to alianci nie przysyłają tutaj praktycznie w ogóle wojsk. I to jest bardzo słabe, nie? Myślałem, że będzie większa pomoc ze strony aliantów. Tutaj. O, Niemcy przyszli, dobra. To czas się wyluzować teraz i przeorganizować na froncie. Jak wyglądają plany sojuszników? No, mocno, nie? Tutaj zostali zepchani praktycznie. Tutaj też. No nie za dobrze, no. Dobra, o, ruszyli. No to czy to będzie koniec Hiszpanii? Prawdopodobnie tak teraz, nie? Spróbujemy La Stendika jeszcze tutaj uratować coś. Dzień 896. Dalej nie skapnęli się, że coś jest nie tak. Staramy się wycofać już całkowicie z Francji, no bo nie mamy praktycznie innego wyjścia. Na szczęście mam equipment, więc jest chyba okej. Okay. Próbujemy tutaj stłamsić mojego wroga, póki mam taką szansę. Jakimś cudem. Tutaj mi się wydaje, że nawet cud na Jasnej Górze by nie pomógł. O, jeszcze mnie atakują tutaj. Oni w ogóle full plan, YOLO 4-2-0, jedziemy, nie? Wiesz, Blanchard, Gigantior, te sprawy. Alianci tutaj coś próbują, kąsają, ale słabo. Tutaj, Boże, Japończycy tu przybyli, nie? Nawet wszyscy, kurde, nawet... Ej, czajcie? W ogóle to mnie dziwi, nie? Hearts of Iron 4 jaj. Bot japoński uznał, że bardziej wartościowe jest wysłanie chłopie 6 dywizji swoich, full wyposażonych tutaj do Murcji, czyli do Hiszpanii, niż po prostu walka w Chinach albo bronienie swojej wyspy. Dla mnie to jest niewyobrażalne, nie? Takie życie, taki rap, prawda? Elita hiszpańska zdobywa kolejne tereny, moi drodzy. Co się dzieje? Wracamy do macierzy, odbijamy nasze ziemie. Fajnie było, jakby Niemcy zrobili desant na UK i skapitulowali teraz, nie? Fajnie by było po prostu, cieszyłbym się. Naprawdę bym się cieszył. O, siema Niemcy, co tam u was? No i to mi się podoba, no. To mi się podoba. Od razu widzę, jak jest. Ale świetna sprawa, nie? Dobra, panowie bez organizacji, wy musicie walczyć z tymi Niemcami, nie? Nie możecie się poddać. O, jaki desant leci, ty. Co jest? NKWdziści się na Malagę desantują. O, i wylądowali. To jest najlepsze. A patrz, w Gibraltarze stoją dwie dywizje brytyjskie. One, no, oh mate, I'm sorry mate. I don't find this offensive reasonable. I'm not going to attack them, mate. No ale na szczęście tutaj zostaną raczej wypukani ci panowie stąd. Dobra, kontrofensywa. Czas, żeby hiszpańskie byki bojowe pokazały naprawdę, kto tutaj rządzi w Iberii, nie? Kontrofensywen. Mach, ruszamy. Ej, nawet się nie spodziewałem, że to tak dobrze wyjdzie. Czas odbić Barcelonę, żeby wróciła do macierzy. Siema. Albo Niemcy się tu na południu skupili. Dobra, przytrzymamy was jeszcze bardziej. Jest! Boże, patrz. Udało mi się zająć Almerię, nie? Zobacz. Weź od razu leć tu, a ty kontruj. Jak najszybciej. Pło, 1400 defa, chłopie, możesz próbować 2 tygodnie następne. Ty, czyli wychodzi na to, że wyrżnęłem cały praktycznie południowy kocioł niemiecki tutaj. Tak naprawdę, nie? Spoko. Oj, ty, dużo niemieckich dywizji tutaj poszło do piachu w tej Hiszpanii, nie? Tak serio. Zobacz, dużo, dużo. Ej, no i teraz będziemy się powoli posuwać w kierunku Europy, że tak powiem. W sensie w kierunku północy, bo chciałbym aliantów tutaj zdobyć. W sensie zdobyć dla nich przyczółek, pomóc im. Aha,
to ja się tu przebijam na północ, żeby im pomóc, a oni mi dywizję stąd wycofują, alianci. Nie, oni są przepiękni, ci ludzie, nie? Naprawdę. Ja się męczę po co, żeby się dobić do góry, a oni mi się wycofują z Europy, nie? Boże, jest. Po takiej walce udało mi się teren z aliantami zrównać. O mój Boże. Byleby do Walencji dotrzeć i oni nie wytrzymają zaopatrzeniowo. Dobra, to zdobędziemy. Tutaj połączyliśmy teren z aliantami, więc powinno być luz. Chillera utopia totalna. Fajnie było Tuluzę zająć. To było naprawdę wspaniały ruch. Tutaj. Jakbyśmy weszli do Tuluzy, to oni automatycznie tutaj tracą zaopatrzenie i są puszowani bez problemu. Dobra, super. O, wow. To naprawdę poszło lepiej niż myślałem, nie? To naprawdę idzie lepiej niż myślałem ta kampania, nie? Ja kurde nastawiłem się na to, że oni mnie zrównają z ziemią. Boże, gdybym miał te dywizje wolne, jasny, zobacz, no. Gdybym miał tylko te dywizje wolne, żebym mógł je użyć na froncie. Dobra, no zobacz, jak tu okrążenie siadło, no. Oni są tutaj już bez w ogóle niczego do powiedzenia, no. Dobra, tutaj ich wypchnęliśmy. No i świetnie, kolejni Włosi tutaj idą do tego, cyk. Instrukcjonę, sleć tu. I zobacz, chłopie, no, my tutaj pięknie tyle dywizji skasowaliśmy w tej Hiszpanii, że to jest niemożliwe, nie? Te, proszę, przebijcie ich, Andrzeje hiszpańscy, naprawdę, Janusze z Hiszpanii, łączmy się, Jose Macabra upadł. Oh, zawińcie ich do wora, Boże, nie wierzę. Jasny gwint, to jest przepiękne, nie? Naprawdę, nie ma... Kocham te desanty, naprawdę, nie? I zobaczcie, kolejne okrążenie, w którym siadają kolejne wojska francusko, tam niemieckie, nie? Bum. I to będzie kolejne zniszczenie, ale co z tego, jak mamy taki desant w kraju, którego nie mogę się pozbyć i oni ciągle wszędzie lądują, to jest niemożliwe, nie? Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale nie jest ciekawie, nie? Nie wiem, w sensie ja dochodzę do wniosku, że mogę puścić plan w Europie, tak szczerze. Jasny gwint, oni planują D-Day z Dover, przelecą tędy, nawet nie przelecą przez tędy, oni będą lecieć dookoła Afryki, chłopie, wpłyną przez tutaj egipski, pyk, i jeden desant poleci, to drugi. Boże, to jest niemożliwe, nie? W sensie, ludzie się dziwią, czemu ja się śmieję z ludzi, którzy mają problem z gry w tą grę, ale naprawdę im więcej w nią gram, tym więcej po prostu jest mi wstyd. Okej, tutaj dochodzimy do Walencji, którą też staramy się okrążyć oczywiście i zdobyć. I ją zdobywam, nie? I Włochom siada tutaj praktycznie całkowicie zaopatrzenie. Włochom i Niemcom i w ogóle wszystkim siada totalnie zaopatrzenie. O, tutaj wylądowa. Nie, już nie mam siły, nie? Wolę grać jeszcze raz, niż się pieprzyć z tymi desantami 30 razy. Zobaczcie, jakie ja kotły robię w ogóle. Patrzcie, przecież ja połowę włoskiej armii wybijam razem z niemiecką w tych Włoszech, nie? Całkowicie ich eliminuję z wipe. Totalny. Ja tego nie potrafię zrozumieć, co się tu dzieje, stary. No naprawdę, nie potrafię tego skumać, nie? Tutaj kolejny desant leci, wiesz, to ja w sensie nie wiem, kurde. Dobra, ten dostaje garnizonowe rozkazy bronienia tych, po prostu tych terenów całych i elo. Zaraz zrobię więcej tej kawalerii i tyle. Dobra, ruszyłem do ofensywy, bo czekanie nie ma sensu totalnie, nie? W sensie, ruszam do ofensywy, bo ja mam przewagę na froncie i ja się nie poddam. Praktycznie Francja zostanie zdobyta bez problemu przez to wojsko. Gdybym miał jeszcze te 24 dywizji, to by było jeszcze lepiej, nie? No niestety, nie można mieć wszystkiego. Ale jaja, nie spodziewałem się, nie? Wiecie, że już zacząłem płakać po prostu mentalnie i już się miałem przygotowywać na wyłączenie tej gry? A tu widzę, chłopie, że my jeszcze robimy tutaj Bewegungskrieg normalnie tą piechotą. Kurde. Wiecie co, że widzę, że jak atakujemy z północy, to nam wychodzą ofensywy. Na południu jest gorzej, ale tutaj od północy ja sądzę, że bez problemu byłbym w stanie wejść do Berlina, nie? Może tutaj niestety Brytyjczycy nie obstawią tej granicy, to jest akurat bardzo smutne. Ale zdobędziemy chociaż centrum zaopatrzeniowe w Ulmie. Boże, po raz 50-milionowy odcinam od zaopatrzenia Niemców w Hiszpanii. 50-milionowy raz, naprawdę. Jestem w stanie ich totalnie wyciąć stąd, w pień, że tak powiem, ale nie będę mógł tego zrobić, bo oni się... Patrz, zobacz, co tu się stało. No zobacz na to, ile tu jest kotłów. 50 kocioł z rzędu taki, nie? To już nawet nie jest śmieszne, to jest 50 kocioł z rzędu taki, stary. Jeszcze Barcelona odcięta, jeszcze tu mają chłop... O Boże, o, naprawdę, nie? To jest już przegięcie pałeczki, totalne. Dobra, powiem tak, jestem dzikim małpiszonem, odpalonym już na 500% i proszę cię, Andrzej, leć, leć przed siebie, zdobądź Niemcy, bo ja się popłaczę zaraz przy tych desantach, ja już mam dość, fizycznie i psychicznie mam już dość, naprawdę to jest znęcanie się. Ty, no i najśmieszniejsze jest to, że jak puściłem plan, to normalnie robimy tutaj Niemców bez problemu na froncie, nie, i ich rozbijamy. To jest naprawdę totalnie jest. Boże, pokażę wam te template'y. Jeżeli ktoś chce z was, to niech sobie zapisze ten template. Zrobiłem taki template. Wiesz dlaczego? Bo nie miałem artylerii, stary. Taki zrobiłem template jak coś. Możecie sobie zobaczyć. I ten template zaorał po prostu wszystko. Wszystko zaorał ten template. Nie wiem dlaczego, nie? Cały template zaorał ten chłop. I normalnie bym zrobił taki template, że dodałbym tu dwie artylerie i usunął jedno to, żeby odzyskać manpower. I taki bym miał.
Ale ten template wygrał życie, nie? Autentycznie. Ty, Niemcy skapitulowały. Halo, Kartus? Niemcy padły. Polska się wyzwoliła. Co tu się dzieje? Halo? Tak? Tak? Komenda kryminalna w Sosnowcu. Chciałbym zgłosić zbrodnię. Tak, gra Hearts of Iron 4 właśnie wyrwała mi mózg z czaszki. Okej. Okay. Jeżeli nie uda mi się zdobyć tego achievementu po tym piekle, które przeszedłem, to nie wiem, co ja zrobię. Naprawdę. Ja nie wiem, co ja zrobię. Naprawdę jest wow, nie? Jest naprawdę wow. Jest. Włochy skapitulowały. Fajnie. Boże, wysłowiłem się, jakbym miał z 8 lat, nie? Ale i tak jest fajnie. Dobra, słuchajcie, robimy desant na Korsykę. Proszę cię. To jest Korsyka, tak? Tak. Dobrze powiedziałem. Dobra, powiem tak. Desant na Korsykę. Wow. Naprawdę jestem tak wymęczony psychicznie, że chyba muszę rozważyć jakąś poradę psychiatryczną. Pora, po prostu wiesz, że z psychiatrą dyskusję, nie? Dobra, zrobicie desant? Kurde, nie uda mi się uzyskać tutaj niestety dominacji morskiej w żadnym stylu. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? Chciałbym tu bardzo dopłynąć, ale niestety nie mam flot, a United Kingdom mi nie pomoże. O Boże, ja już zaczynam samoloty robić, desant jakimś cudem poszedł. Boże, Andrzeje, błagam, wejdźcie. Jest! Mam! Mam to osiągnięcie! One King, Two Crowns! Mam! Zrobiłem je! Boże, udało się! Udało się, weszło! One King, Two Crowns, nie? Zrobiłem to osiągnięcie, Boże, z takiego gówna wyciągnąłem tą Hiszpanię i zdobyłem to osiągnięcie, zrobiłem je. Boże, kochany, z takiego shitu. Powiem wam tak, dla was to może być byle jakie osiągnięcie, dla was to może być, ach, bardzo łatwe, nie? Mógł zrestartować, zrobić to 10 razy prościej. Stary, takie zwycięstwo smakuje jeszcze bardziej, wiecie o co chodzi? Takie zwycięstwo smakuje jeszcze bardziej, chłopie, zdobyte w takich trudach, w takim pocie, wiecie o co chodzi? Wygrałem wojnę sam z 5 majorami, chłopie. Hiszpanią, nie? Po wojnie domowej. No to jest mistrzostwo świata, nie? Naprawdę jestem dumny z tego, że udało nam się to zrobić. Jestem naprawdę szczęśliwy, tak szczerze. Że udało nam się to zdobyć, nie? Chociaż, kurde, powiem wam szczerze, że kusi mnie, bo ruskich tutaj rozbiję bez problemu, nie? Ja tutaj jest taka sieczka, jeszcze wchodzę... Jezus Maria, co jest? Ale się świeci w Sankt Petersburgu, nie? Wow! Chyba nie będzie problemów z prądem jednak, nie? Z tego, co widzę. Albo zrobię po prostu kolejnego rana, wygram anarchistami wojnę domową, bo jest jeszcze taki achievement, żeby anarchistami wygrać wojnę domową. I anarchistami zdobędę Gibraltar i wsio, nie? I mamy gotową Hiszpanię praktycznie. No to teraz tak... Doprowadzić anarchistycznej Hiszpanii rząd, moi drodzy, do zwycięstwa w wojnie domowej i zająć Gibraltar. I to są ostatnie achievementy na Hiszpanii. Wow! Hiszpańska wojna domowa. No, mogę powiedzieć, że ta wojna trochę w Hiszpanii polosowała mi, czyli będę oczywiście tutaj raczej na farcie siedział. Tutaj podciągnąłem okręty, żeby chłopi miały short bombardment. Może to chociaż trochę da w tym. Zobaczymy. O, i Ruscy jeszcze przyszli, więc Ruscy to już mi kompletnie pomogą, nie? Z garnizonami, nawet jakby mi to Ruscy wybili, to ja bym był super... Czekaj, ja przestanę walczyć. Ruski, dawaj! No i to o to chodzi. Ja będę wspierał tylko Ruska. Zrobimy coś takiego. O, punkt zaopatrzeniowy. No i teraz mi strzeliło anarchistyczne moje powstanko. No i wspaniale ogólnie, nie? Tak szczerze. No brak komentarza po prostu, co się tu dzieje, nie? Niech mi się jeszcze marszałek zbuguje, to już będzie w ogóle hit. Nie, dobra, jest git. Dobra, i zrobimy coś takiego, że ustawimy się tutaj na jednej prowincji i będziemy czekać, nie? Tylko jakoś mądrze wycofajmy tę dywizję. Okej, okay, weźmiemy was, oddzielimy. No i marszałek mi się zbugował, no świetnie. Wiesz co? Współczynnik szybkiej aklimatyzacji, kara za teren. Dobra, ty zostajesz nowym marszałkiem, proszę pani. I pyk, no, będziesz ty miał. I tutaj te 7 dywizji będzie w ten sposób stało, że będziecie bronić tu, tu, tu i tu. Nie pozwolicie im się zdesantować. No i się wycofamy praktycznie na ten kwadracik i będziemy stali w tym kwadraciku teraz. I tyle. Będziemy stali sobie w Katalonii. Super, kolejny bunt tutaj powstał. Karliści powstali w środku. Ej, ty, tutaj dywizje zniknęły, co? Pyk, Saragosa? To karliści powstali, czy co? Już nie wiem, co tutaj się podziało w ogóle. Ty, okej, teraz ruszamy. Boże, tę naprawdę walkę... Bo ja nie wiem, co się dzieje w tej grze w ogóle. Stary, ja jestem... W takim szoku totalnym, to jest nie do opisania. Dobra, panowie, respekt. Stójcie w miejscu i się brońcie. Uh-huh. Mam nadzieję, że oni się tutaj zaczną wybijać jakoś masowo. Ale oczywiście, jak to tak, no? Przecież bez szarżujących ruskich w ciebie to nie byłoby tak samo, no. Wspaniała sprawa. Boże, jaki fart. Ruscy mnie tutaj już prawie spuszowali i wyskoczyła radziecka wojna domowa i Ruscy musieli ochotników wycofać. Boże, jestem naprawdę... Jaki fart. O mój Boże, to taki farcior, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dobra, teraz już mamy luki we froncie i będziemy starali się okrążyć powoli. Albo zrobić nawet chociaż attrition mojemu przeciwnikowi, nie? Jakkolwiek to postaramy się chociaż jedną dywizję okrążyć, załatwić. Oczywiście last standowcy hiszpańscy się nie poddadzą, tak? Last stand życiem.
Dosłownie. Ale dobra, my lecimy teraz na południe, bo to jest zawsze dla nas manpower, fabryki i w ogóle wszystko, nie? Na Grenadę leć. A ty się nie bij, tylko leć tu. Madryt! Czy to jest moja chwila prawdy? Madryt, okej. I teraz Sevilla. Dobra. Jest! Klęska falangi, czyli najgorszy wróg upadł. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. Dobra, wy stop, lecicie na front. No i świetnie, chyba wygramy tą wojnę domową. Sevilla zajęta, czy będzie kolejna kapitulacja? Powinna być, ale czy będzie? Tego nie wiem. Boże, jak te jednostki szybko na tym speedzie 5, no po prostu chodzą, nie? Czy to będzie kapitulacja tych panów? Powiedz mi, że tak. Jest. Druga republika pokonana, świetnie. I teraz pyk. Dobra, ruszamy na front. Ło, co tu się dzieje? Ej, czekaj, bo ja zgłupiałem. Dywizje mojego przeciwnika mi lewitują w powietrzu. To jest normalne? Lecimy na La Corunę. Dobra, teraz się po prostu muszę przedrzeć masą raczej. Takie mam wrażenie, że muszę raczej masą przejść tutaj, nie? Bo raczej będę miał więcej dywizji. No, dobra, chyba będzie git. Pierwszy achievement, kolejny zarządzony. Oj, zablokowali. O Boże, moi Bilbao oddali, tak? Proszę, nie oddawajcie Bilbao. Nie wyciągajcie go. Jest! Mamy to. Kapitulacja, wygraliśmy. Well, I didn't vote for you. Mamy ten achievement. I teraz muszę zająć Gibraltar, nie? Dobra, YOLO. Podbij Gibraltar. Jeżeli teraz upadnę, no to trudno się mówi, nie? Spróbuję podbić Gibraltar w 15 dni, uruchamiam im force attack i wrzucam. Dobra, w Gibraltarze stoją dwie dywizje. Mam cel, wypowiadam wojnę. Boom. Wy specjalnie dostaniesz 5 level, jakąś taktykę, zmasowane ostrze artylerii, dostajesz specjalizacji żadnej. Force attack dostajesz, kolego. Boom. I teraz atakujesz. Boże, ale ich wypaliłem, nie? Sekunda w tym Gibraltarze. Nie postali. I teraz obserwujemy lewy dolny róg. Czy wejdzie ten achievement? Upadek Gibraltaru. No i mam go. I co teraz? No i chyba lipa. I chyba trzeba podbić Anglię. Normalnie. Naszą wielką anarchistyczną unią. Plusem moim jest tylko to, że Anglicy mają naprawdę mega słabe dywizje. Ja teraz ratuję Niemcy w wojnie. Praktycznie. Jak ja uratuję Niemcy, to Niemcy mi pomogą okupować tutaj resztę kraju, nie? Oj, świetnie się na to patrzy. Anglicy się wypalają na granicach, no mówię wam, no, wspaniała sprawa. Ja spróbuję wejść jak najgłębiej, żeby ich jak najmocniej tutaj ostraszyć, jak najwięcej poniszczyć. Nareszcie będę mógł robić doktrynę. No i powiem wam tak, no, żeby była konferencja pokojowa, musi skapitulować Imperium Brytyjskie i Włochy. Damy radę to podbić, tylko musimy pomóc Kaiserowi. Pomóc, nie pomóc. Ale bardzo dobrze, Kaiser się odbija, zobaczcie. Wchodzi we Włochy, we Francję, nie? Desant gdzieś leci. O, świetnie. Mam 5 dywizji dla was przygotowane, nie? Właśnie. To jest poświęcenie, na którym jestem gotowy, bo Anglicy przetransportowali tu większość sił. Jeżeli mają u mnie dużo jednostek, to oznacza, że nie mają dużo jednostek tutaj, nie? W sensie tutaj Włosi się wypalają, tu ich trzyma 13 dywizji, a Niemcy robią sieczkę w Europie, więc to jest spoko, nie? Naprawdę w porządku. A tu się powinniśmy utrzymać bez problemu. I Niemcy powinny tu zaorać, nie? No i proszę bardzo, do widzenia. Angielskie wojska i francuskie. Pstryk. I teraz tak. Pyk. Patrz, jak Niemcy weszli w Europę. Nie chcę tu się chwalić, ale tylko dzięki wyłącznie mnie oni tutaj weszli. To jest tylko i wyłącznie moja zasługa, bo gdyby nie moje bohaterskie jednostki, które odwróciły całą uwagę na południu Hiszpanii, to Niemcy by tego nie zrobiły. Proste. Nie sądziłem, że ja po prostu tą Hiszpanią anarchistyczną zaraz będę z Brestu robił desanty, bo tak daleko dotarłem. Może mi się uda na jakimś farcie tam popłynąć, nie? Kto wie? Różne życie, że tak powiem, pisze scenariusze, tak? Nie wierzę. To jest mistrzostwo świata. Nie masz dominacji, bo wróg ma 100 okrętów? Nie, teraz akurat nie ma. Ale ustawiasz po prostu oskortę i jest, płyniesz. Wiecie, co jest najlepsze? Że lądujemy w Anglii anarchistami teraz. Wrócimy na Plymouth. Tutaj Londonek zajęty. Nasze dywizje robią rampage na północ Anglii. Ty, uda mi się, czy nie? Boże, jestem tak blisko. Let's go. Imperium Brytyjskie kapituluje. Żeby była konferencja pokojowa, musi skapitulować co? Państwo włoskie tylko. Boże, czajcie, i Austriacy nie mogą tego przepuszować. Ja to złamę w 10 sekund, nie? Tak całkowicie szczerze. Gotowi? Macie force attack jeszcze. Bum. Próbujemy to złamać jak najszybciej. Jakbyś przyszedł tutaj, na Neapol. Dobra, tu muszę wciskać cały czas prawy. No i super, no. Dobra, oni tutaj nudzą oczywiście tym last endem swoim, nie? To jest typowe zachowanie AI. Jak dostają po prostu kasztana w łeb. I będziemy musieli teraz poczekać, nie? Dobra, jest przełamanie, więc teraz panowie lećcie tam. Wy postaracie się ich zablokować. Kurde, to przyszły Indie bronić Włoch. No kur... Panowie, ja rozumiem wszystko, nie? Dobra, zobaczymy, czy uda mi się do Palermo dojść. Ta jedna dywizja bohaterska. Ty, Boże, będę się musiał przecisnąć przez jedną dywizję tutaj czołgów w Messynie, ale tu są... O Boże, jeszcze piechota przyszła. Fuck, man. Naprawdę niefajnie. Jest! Boże, jest kolacja! Konferencja pokojowa, jaka... kolacja. Jest konferencja pokojowa. Boże, kochany, Gibraltar mój. Dziękuję. Nie wiem, resztę to mam gdzieś totalnie gdzieś, wiecie gdzie, nie? Mogę całą Anglię mogę w ogóle zająć? Nie mogę. Dobra, powiem tak. Mam Gibraltar, tylko to chciałem. Reszta mnie nie interesuje, nie? Okej, kliknąłem gotowe i... co teraz? Jest! Weszło.
We will rock you. Mamy to. Zrobione. Mamy to. Gotowy achievement.